No, dziękuję uprzejmie. No, cześć. Kochani, no wiem, że wam was serca bolą z tego powodu, że mnie nie będzie. No ale cóż, życie jest tak okrutne, jak jest życie, prawda? I nic na to nie poradzę. W każdym razie, wracając do tej polskiej sprawy. Pamiętacie, że mieliśmy kiedyś, nie tak dawno, jeszcze 2 lata temu, on chyba przez 1,5 roku był, może przez rok, już się nie pamiętam, taki premier nazywał się Kazimierz Marcinkiewicz. Później go pogonił go kaczor tak, że w 4 piętry mu poszło i uciekł w ogóle do Anglii. Tam został w jakichś tam sferach bankowych robotę, chyba kiepską, bo znowu próbował coś wrócić do Polski, ale mu nie wyszło. W każdym razie wrócił teraz i będą chcieli go przesłuchiwać, ponieważ powiedział, że on też chyba był podsłuchiwany. Kochani, wiecie co? Był to kraj, jest to kraj do tej pory podsłuchu, inwigilacji, podglądania, podpatrywania. Czegoś takiego jeszcze nie było. Dzisiaj nawet w ogóle nie można nawet powiedzieć do przyjaciela, to tak jak było za Niemca, kochani, nigdy nie wiadomo było, z kim się rozmawia i gdzie jest kapuś, prawda? I teraz tak samo, system kapowania podsłuchów i wszystkiego innego. Do czego doprowadziły kaczory? Śmiech na sali, kochani, śmieją się z nas, za granicą się nas śmieją. W ogóle do czego to wszystko zmierza? 28 minut audycji Radia Super z JK DeVito na 88.5 FM, przedostatniej audycji przed wyjazdem dookoła świata. Kochani, otóż zastanawiają się politolodzy, a nie tylko trzeba być politologiem, bo wystarczy tylko chwilę popatrzeć, do czego zmierza PiS, a mianowicie PiS pod dyrekcją i pod zarządami dwóch braci Kaczorów. Otóż chodzi o to, żeby doprowadzić do takiego momentu, żeby wywołać stan specjalny w Polsce, użyć wojsko i swoje siły specjalne, zaaresztować całą opozycję i wtedy nie trzeba będzie oddawać władzy. I do tego właśnie zmierzają. A nawet Lech Wałęsa, tutaj mam napisane, powiedział, że te dwa, i zaczął na S, chcą wprowadzić stan wojenny, napisał. Wojnę chcą wywołać. Sekatury. No normalne sekatury, kochani. Także sytuacja zaczyna być tak dramatyczna i tak groźna, kochani, bo mimo śmiechu, jaki jest w gardle na samą myśl i słowo kaczorów, no niestety jest to tylko śmiech, ale ten śmiech nie jest aż taki głęboki i taki serdeczny, ponieważ z tego śmiechu może wyskoczyć wielka jedna łza, która się rozleje i zaleje całą Polskę, kochani. No dobrze by było jednak, żeby w tej chwili, kiedy w ogóle, jeżeli dojdzie cokolwiek, zmiana jaka, żeby doszła stara postkomuna do władzy i zrobiła porządek zarówno z kaczorami, kochani, tak zwana lewica, i z księżmi, którzy przejęli też władzę i straszne majątki. Następny artykuł w zagranicznych gazetach wyczytałem na temat księdza Jankowskiego, który ledwo uciekł z więzienia w Montevideo, teraz jest na Teneryfie, kochani, i znowu się zabawia z kobietkami i z młodymi facetami. No bardzo dobrze, a żyje najbardziej luksusowo na wyspie, zwraca uwagę swoją osobom najbardziej luksusowym życiem na wyspie. Czy sobie zdajecie sprawę? Polski ksiądz, który do niedawna chodził i zbierał jałmużnę, dzisiaj jest jednym z najbogatszych ludzi na wyspie. No tak i tak powinno być. Ksiądz nie może być biedny. Biedny ksiądz to głupi ksiądz, można powiedzieć, bo wiara biedy nie znosi. No, ja też tak myślę. W każdym razie to, co się wydarzyło w Polsce, kochani, i do czego doprowadził PiS, jest już krytyczne, już chyba gorzej nie może być. Chociaż, tak jak powiedział pan profesor Bartoszewicz, już nie może, Bartoszewski, już nie może być gorzej, mówi. Teraz już jest tylko będzie na lepiej. A jeszcze do tego PiS z Radiem Maryja zrobili podobno przymierze, o którym się bardzo dużo już w Polsce mówi. Podzielili władzę, już podzielili, kochani, władzę, licząc na to, że Radio Maryja będzie znowu miało tyle otumanionych ludzi, którzy będą głosowali w dalszym ciągu na PiS i pana tak zwanego kaczora. Kaczorcija, kaczor, kaczorowa morda. No taka jest prawda, kochani.
Każdy ma taką władzę, na jaką sobie zasłużył. To było stare, dobre polskie powiedzenie, chociaż ja się z tym nie zgadzam. Puszczę tą zaraz wam, ale muszę najpierw wyjąć. Tutaj muszę takich parę ruchów zrobić, bo jak mam telefon jeszcze w międzyczasie, nie jestem w stanie trzech rzeczy na raz robić, bo mam dwie ręce i jedną głowę. No i głowa czasami też pusta, nie? Wiecie jak to z głową. No to obiecałem tą kozidrak, zaraz ją puszczę. Puszczę numer 3 i zobaczymy co wyjdzie, nie? No bo nie mam okładki nawet do niej. Do kozidraka, jak jest to gdzieś tam schowana. W każdym razie, kochani, minęło 32 minuty Radia Super z J.K. DeVito. My mamy jeszcze tak dużo tematów, że nie do wyobrażenia. Też muszę powiedzieć o takim jednym facecie, bo już troszeczkę żartobliwiej, a mianowicie taki Andrew Johnson chyba on się nazywa. Były rugbysta z Newcastle, którego złapali w Londynie z jedną tabletką ekstazy w kieszeni. Kochani, w ogóle jak można kogoś złapać bez powodu z jedną tabletką ekstazy? Tutaj już nie wspomnę, przy londyńskim metrze. No i kochani, wiecie jaka afera w Australii? Boże, Boże, w każdym dzienniku pokazują jego twarz, taki skruszony, mówi, że on ma w ogóle problem z dragami, czyli z narkotykami od 10 lat i z alkoholizmem. No to był wzór, przykład, i on autografy rozdawał i koszulki podpisywał. No jak Boga kocham, sam widzę. No i tego. A teraz on się przyznaje, że on był w stresie przez 10 lat, bo za dużo zarabiał, za dużo brał za te kopanie piłki, rzucanie i bicie się po gębach, to on za dużo brał, dlatego miał stres i przez to brał te pastylki, wiecie, nie? A mówi, że ta pastylka to w ogóle nie jego, to on tak się tylko zdradził, ale mówi, że on nie poznał człowieka, jakiś obcy człowiek przy wyjściu z hotelu wrzucił mu to do kieszeni i on nie wiedział, co to jest, no. Biedny człowiek, ja mu współczuję nawet, bo wiecie co, naprawdę ktoś podejdzie, wrzuci pastylkę, policja przyjdzie, złapie, pastylka mówi moja. No i co ja mam zrobić? A to taki biedny człowiek, przecież on pojechał na wakacje do Londynu. W ogóle co oni robią z jednej pastylki? Oni go nawet nie zaresztowali, bo go puścili, a tu oni za jedną aspirynę cały, wszystkie dzienniki go szarpią. No ludzie w ogóle nie mają litości, nie? Z takiego złapią co 5 kilo przemyca kokainy czy jakiegoś innego świństwa i go puszczają wolno, a on za jedną pastylkę aspiryny. No Boże, w ogóle ten wymiar sprawiedliwości to nie ma wymiaru. Powiem wam szczerze, to tak jak w Polsce jest. Człowieka szargać takiego porządnego. No tak uczciwy człowiek, a na dodatek ta jeszcze ptasia grypa w Australii, słyszeliście, nie? Nie, no, końska grypa chciałem powiedzieć. Końska grypa jest taka końska grypa, że to tak, wiecie co, jakby człowiek tak żył w jakimś innym świecie i przyjechał 3 dni temu do Australii, to by pomyślał, że tylko o niczym innym się nie mówi, że tu nie ma w ogóle ludzi, tylko są zwierzęta, naprawdę, i narkomani. Bo cały czas pierwsza wiadomość to pokazują konia pokazują, jak taki łeb wystawia z tej swojej klatki i tak macha łbem. I mówią, że konie nieszczęśliwe, że konie mają grypę, że konie chorują. No i ja się też, i że jakieś straty będą. Ja tak sobie pomyślałem, że właściwie ten rząd to od razu powinien tak, wziąć z budżetu państwa pieniądze, które były przeznaczone na szkolnictwo, na medycynę, na wszystko, co jest związane z dziećmi, na opiekę nad dziećmi i właśnie dać tym ludziom, co stracili na tych koniach, odszkodowania wielkie, no bo przecież im się należy. A co taki chłopak, czy się uczy, czy nie uczy, co temu tam, czy ktoś umrze, czy nie, to nie ma znaczenia. Zresztą parę set osób rocznie umiera na grypę ludzi i się w ogóle o tym nie mówi, to znaczy, że nie ma znaczenia, a jeszcze żaden koń nie umarł, tylko wszystkie chorują, prawda? I tyle, Jezu kochany, można powiedzieć, omdlały koń, kiedyś tak taką sztukę widziałem. I konia, który mówi, bo to, żeby jeden chociaż z tych koni właśnie mówił, ale to nie, wszystkie konie mówią. Konie mówią do swoich trenerów, ludzie, nie puszczajcie już nas na tory, nie puszczajcie, my nie chcemy biegać, my chcemy się położyć, ale że koń jest takim zwierzęciem, które tylko i wyłącznie stoi, także nie może się wyleczyć, bo jakby się położył, przykryliby go kocem, daliby mu aspirynę, jakąś kobyłkę by mu dali, no to przy kobyłce to i by się wyleczył. A oni tak osobno, każdego konia osobno. No to co ty ludzie, no ludzie. W każdym razie puszczam wam tą piosenkę, co obiecałem, 3 i włączam się na chwilę. Jakbyście chcieli zadzwonić, to 9816-2938. No, grasz czy nie grasz? Jest. Ja na chwileczkę się włączam.